Dzisiaj Ełk jest metropolią. To nie miasto, to jest metropolia. Ełk. Dzisiaj do Ełku wjeżdżać to tak jakby, ja wiem, z krzaków do wspaniałego parku. Tak się Ełk zmienił i gratuluję wszystkim tych osiągnięć, bo ja to widzę. Bądźcie dumni i powiem, te bulwary, ta Armii Krajowej, te kamienice. Ełk zasłużył sobie, aby na ulicy Kościuszki, bo zasłużył, aby była katedra i zamieszkali biskupi. A to się liczy w całym kościele. To już nie jest prowincja. Jeżeli jest tron biskupi, to już cały kościół. Bo jak się biskupi zjeżdżają w Rzymie, to nasz mówi, ja jestem z Ełku. Oddałem się ziemi mazursko-warmińskiej z ciałem i duszą. Jako katecheta we wszystkich szkołach. Tygodniowo 48 godzin. Przysłał mnie przełożony zakonu kanoników regularnych laterańskich, bo ja z tego zakonu jestem. W Ełku mieszkałem 12 lat, a w szkołach uczyłem 19 lat, bo ze Stradun dojeżdżałem 7 lat. Przyjechałem do Ełku 8 stycznia 1946 roku. Jeden pociąg szedł, a w głowie miałem okrucieństwo ruin Warszawy. Wysiadłem w Ełku na stacji. Wiem, że w Ełku ostatni dom na lewo, ulicą prostą od stacji, dzisiaj Armii Krajowej, jest plebania. Ełk się tak zmienił, jak niemowlak, ale brudny, do dorosłego, wspaniałego młodzieńca, mężczyzny czy panny. Zmiana Ełku kompletnie nastąpiła, kiedy Suwałki przestały być województwem. Wtedy się Ełk rozprężył.